To już jest trzecia edycja festiwalu Świdermajer, no i w tym roku została zorganizowana sportowa niedziela. Dostaliśmy zaproszenie od organizatorów sportowej niedzieli, żebyśmy tutaj coś zorganizowali. Stąd się wzięło tutaj, że zrobiliśmy zawody. Po zawodach no, będą warsztaty na boisku tutaj na asfaltowym. Instruktorzy już czekają na to, na chętnych, którzy będą mogli skorzystać z ich wiedzy. Jakie jest zainteresowanie imprezą? Znaczy, no jak widać jest duże zainteresowanie w porównaniu z tym, co było przedtem. Po pierwsze tutaj przyjechała Korona Bilanów, czyli klub z Warszawy przyjechał. Są też dosyć dużo dzieci na zawodach. A jak na warsztatach będzie, no zobaczymy. Te większość z nich na pewno pojedzie na warsztaty, tam będą też wręczane medale. Przecież myślę, że jak na warunki od Płocka, to jest dużo ludzi. Rozszerzenie zainteresowania tym ośrodkiem poprzez właśnie różnego rodzaju formy prezentacji. Właśnie w tym momencie poprzez właśnie zaprezentowanie ośrodka poprzez rozrywki szachowe. Duże jest zainteresowanie tym turniejem konkretnie szachowym? No właśnie jestem bardzo zdziwiony, bo frekwencja jest bardzo duża i wszystkie okoliczne kluby, wszystkie okoliczne miasteczka, które mają sekcje szachowe, tutaj się pojawiły. Również zawodnicy z Warszawy oraz Miska Mazowieckiego, a więc to bardzo cieszy. Planują Państwo kolejne edycje w przyszłych latach? No to zależy od gospodarzy, ale my jako klub szachowy w Otwocku z znacznymi sukcesami sportowymi, indywidualnymi i drużynowymi, którzy tu zaczynaliśmy, no rozszerzamy tą działalność właśnie dzięki naszemu klubowi UKS MDK Otwock. Powstały sekcje w Józefowie, w Wiązownie, w Zakręcie, w Gliniance i te szachy są bardzo, bardzo mocne. W tym roku mieliśmy trzech finalistów Mistrzostw Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz medalistów Mistrzostw Mazowsza przedszkolaków. Również jeden z naszych zawodników w tym roku zremisował z arcymistrzem, student w związku z powyższym. Ranga szachów na Mazowszu jest bardzo, bardzo silna i w tym między innymi ten turniej jest promocją szachów, ale też i tego ośrodka. W Kaprzowa wyścigi na orientację, wyścigi rowerowe, turniej szachowy i turniej ping-ponga. Jakie jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest dość duże. Mamy 32 drużyny. Mamy bardzo fajne nagrody. Gramy z tym brazylijskim do dwóch przegranych. Więc generalnie jak na razie wszystko wygląda fajnie. Pogoda nas sprzyja. A jak wrażenia po meczu? No dobrze, no tylko trochę słabo graliśmy, no ale to pierwszy mecz, więc można wybaczyć. Okej. Okay.